My, mężczyźni, uwielbiamy, gdy kobieta się uśmiecha. Bo gdy kobieta się uśmiecha, to my jesteśmy przekonani, my jesteśmy tak głęboko przekonani, że jakaś część tego uśmiechu to jest do nas i również jesteśmy przekonani, że jakaś część tego uśmiechu to my powodujemy, no bo ona się do nas uśmiecha. I kobieta jak się do nas uśmiecha, to my mamy taką dziwną skłonność, że jak się kobieta do nas uśmiecha, to my się nie staramy o ten uśmiech, no bo się po prostu do nas uśmiecha. Czyli jak kobieta jest radosna przy facecie, to on już nie musi być radosny, bo to ona jest radosna i on się już nie musi o to starać. Natomiast kiedy kobieta jest smutna, kiedy kobieta nie ma humoru, to my bardzo się staramy, żeby ona ten humor odzyskała i robimy bardzo wiele, żeby ona miała lepszy humor niż ma, żeby się wreszcie uśmiechnęła i wtedy my jesteśmy gotowi na bardzo wiele różnych rzeczy i tylko po to, żeby ten uśmiech na jej twarzy się pojawił. I tak się zastanawiam, że to jest bardzo ciekawe powiązanie, takie sprzężenie zwrotne, bo im więcej kobieta się uśmiecha, tym facet się mniej o to stara. Im kobieta się mniej uśmiecha, tym facet się bardziej stara, żeby się ona uśmiechała. I dlatego bardzo wiele kobiet, które by się tak się wewnętrznie śmieją, mają taką radosną duszę, mało się uśmiechają, żeby ci faceci się starali. Bo jak się facet nie stara, to wtedy ona nie czuje się kochana. I dlatego, drodzy panowie, wyjaśniam wam, że bardzo często tak się składa, że kobiecie nie opłaca się być uśmiechniętej, ponieważ wtedy wy się nie staracie. Dobrze, niech będzie, my się nie staramy, ja też jestem facet. No. I dlatego informuję was, że to, że kobieta jest uśmiechnięta, to nie jest wystarczający powód do tego, żeby się nie starać. Należy się starać również wtedy o kobietę, kiedy jest ona uśmiechnięta. To istnieje podobno taka szansa, że ona może zauważyć, że my się staramy wtedy, kiedy jest uśmiechnięta. Jak duża jest ta szansa, to wam nie zdradzę.